Panie ministrze, dowódca uroczystości, major Bulanda, melduje pod oddziały 10 Opolskiej Brygady Logistycznej do uroczystego apelu z okazji święta brygady. Z okazji waszego dzisiejszego święta jubileuszu chciałbym podziękować wszystkim żołnierzom i pracownikom 10 Opolskiej Brygady Logistycznej za wzorową służbę i pracę, za skuteczne działania realizowane zgodnie z najwyższymi standardami oraz za rzetelne wykonywanie powierzonych wam obowiązków. Życzę, by służba i praca w waszej brygadzie była źródłem głębokiej zawodowej satysfakcji i przyniosła spełnienie waszych planów i aspiracji. Z wyrazami szacunku, minister obrony narodowej, wiceprezes Rady Ministrów Władysław Kosiniak-Kamysz. Brygada na prawo. Bardzo ważne jest to, co wiąże się z wyposażeniem, co wiąże się z dobrym przygotowaniem wojska, ale najważniejszy jest człowiek, najważniejszy jest żołnierz, jego postawa, jego oddanie i realizacja zadań przez konkretną jednostkę, przez konkretnego żołnierza. Bo tak naprawdę to nawet najlepszy sprzęt, najlepsze działania bojowe nie będą mogły osiągnąć celu i sukcesu, jeśli nie będzie w nas tego oddania, patriotyzmu i solidnej żołnierskiej roboty. W Brygadzie Logistycznej od 8 października 2018 roku jest to moja pierwsza jednostka, zaraz po szkole oficerskiej. No oczywiście niezwykła duma, że mogę tutaj służyć, że mogę się spełniać jako oficer. Mamy dużo zadań, dużo wyzwań. Dla mnie myślę, że przygotowanie na te wszystkie wyzwania, które najpierw stawiała przed nami pandemia COVID-u, zabezpieczenie DPS-ów, wsparcie policji, zabezpieczenie granic, to było bardzo duże wyzwanie przed brygadą na dużym terenie, prawda, tutaj na terenie naszego garnizonu. Następne zadania i wyzwania, no to tutaj pokazało światu konflikt na Ukrainie. Więc też realizujemy zadania bezpośrednio przy granicy. Mija już 25 lat, odkąd wszyscy razem piszemy historię 10 Opolskiej Brygady Logistycznej. Wstąpienie Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego wymagało utworzenia jednostki wojskowej mogącej zapewnić logistyczne wsparcie dla polskich kontyngentów wojskowych w misjach poza granicami kraju. W związku z tym w 1990 roku sformowana została nasza brygada, która realizowała wsparcie logistyczne wielu kontyngentów wojskowych, w tym misje polskich żołnierzy w Iraku i Afganistanie. Dziś zabezpieczamy m.in. misje w Rumunii i Turcji. Na przestrzeni 25 lat funkcjonowania zadania brygady zmieniały się. Jesteśmy tu, bo nasze wartości są głęboko zakorzenione w słowach roty przysięgi wojskowej. Jesteście wszyscy dla mnie bardzo ważni. Nie procedury, nie koszary. Wy, żołnierze i pracownicy, jesteście najważniejsi. Dlatego pochylam przed wami głowę w dowód uznania, a jednocześnie apeluję. Kontynuujmy nasze dzieło z przesłaniem. Wymagajmy od wszystkich najwięcej od siebie. Współpracujmy ze wszystkimi. Budujmy każdego dnia dorobek brygady, ojczyzny i własny. Hej, chłopcy, bagnet na broń, bo kto wie, czy to jutro, pojutrze, czy dziś przyjdzie rozkaz, że już trzeba napisać granaty w dłoniach i bagnet na broń. Dzisiaj uczestniczyliście w takiej wojskowej uroczystości. Wiecie, co to jest wojsko i co się robi w wojsku? Wojsko odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich ludzi w tej okolicy. Wojsko broni, jak będzie jakaś wojna. Jak trzeba się przygotowywać codziennie do tego, żeby być żołnierzem? Ma strój zielony i ma broń. A jak się nazywa taki strój? Mundur. Mundur wojskowego jest cały w moro i często czarne spodnie. I kobiety i mężczyźni? Tak.
kobiety i mężczyźni najczęściej wyglądają tak samo. I co żołnierz musi robić codziennie, słuchajcie? Z rana musi iść na... W niektórych dniach żołnierze chodzą na strzelnicę, żeby ćwiczyć strzelanie w trakcie, jakby była wojna. I co jeszcze robią? Bronią naszego kraju. Pływają i biegają. Żołnierze ćwiczą na własnych strzelnicach strzelanie i ukrywanie się. Musi być gotowy do nagłych wezwań, albo gdyby komuś się stała krzywda, to karetka wojskowa musi być też gotowa, żeby pomóc wojskowemu. A co dziewczyny wiedzą o wojsku? Wojska chronią swojej ojczyzny. I co kobiety robią w wojsku, powiedz? To samo co mężczyźni. Ale może mają też jakieś inne zadania? Niektóre dziewczyny pracują w biurach. Ja przyznaję, że ja od zawsze myślałam o wojsku. Nie od początku mi się to udawało zrealizować, natomiast gdzieś po drodze spotkałam, tak los po prostu pokierował, spotkałam ludzi, spotkałam różnego rodzaju sytuacje, które umożliwiły mi to. Oczywiście to też ode mnie wymagało poświęcenia, ryzyka, ale udało mi się i się bardzo cieszę. W 10. Brygadzie Logistycznej w Opolu od 2018 roku. Mamy tutaj właśnie amerykański czołg M1A1 Abrams, ważący tam ponad 60 ton, 1500-konny silnik z turbiną gazową. Uzbrojenie armata 120 mm, gładkolufowa, mamy możliwość zamontowania 3 karabinów maszynowych, czyli naprawdę duża siła ognia. Załoga jest 4-osobowa, ja jestem kierowcą czołgu, więc do moich zadań tutaj należy dbanie o cały kształt sprzętu, cały układ jezdny, silnik. W zależności od tego, jaki mamy teren, jakie są warunki, no ale ogólnie ogień skuteczny możemy prowadzić na odległość około 4 km. Zasięg tego czołgu to jest około 10 km. W tym szczególnym dla nas dniu życzę wszystkim zdrowia, kolejnych sukcesów zawodowych oraz tego, aby nigdy nie zabrakło Państwu inspiracji i motywacji do dalszej służby i pracy. A codzienny trud niech będzie źródłem satysfakcji i poczucia zawodowego spełnienia. Dziękuję. Brygada, baczność! Brygada, spocznij!